Witam serdecznie, ja jestem Corentin. Super Formuła to japońska seria bolidów jednomiejscowych. Już niedługo rozpocznie się jej kolejny sezon i jest to świetna okazja do tego, by móc ją Wam przybliżyć. Jeżeli taki film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i nie przeciągając zapraszam do oglądania. Japońska seria single-seaterów powstała w roku 1973. Przez lata zmieniała ona swoją nazwę. W latach 73-77 nosiła nazwę All Japan F2000, w latach 78-87 All Japan F2, w latach 88-95 All Japan F3000, gdzie w roku 1991 w jednym wyścigu udział wziął legendarny Michael Schumacher, który zajął drugie miejsce. W latach 1996-2012 ta seria nazywała się Formuła Nippon. I to właśnie pod tą nazwą kojarzy ją wielu starszych kibiców, bowiem jej mistrzami byli m.in. kierowcy znani z F1. Japończycy Tora Takagi i Kazuki Nakajima, Hiszpan Pedro de la Rosa, Irlandczyk Ralf Firman oraz Niemcy Ralf Schumacher brat Michaela oraz André Lotterer. W 2013 roku japońska seria zmieniła nazwę na Super Formuła i jest z nami do dziś. Ostatnia zmiana nazwy była spowodowana chęcią rozszerzenia serii na całą Azję. Niestety, plany zostały wstrzymane przez wybuch pandemii. Cały czas jest jednak nadzieja, że za kilka lat Super Formuła będzie podróżować po całej Azji. Sezon Super Formuły zazwyczaj zaczyna się w kwietniu, a kończy między wrześniem a listopadem. Wyjątkiem od tej reguły był rok 2020, kiedy to inauguracja sezonu odbyła się 30 sierpnia, zaś jej finał 20 grudnia. Kalendarz na rok 2023 składa się z 9 wyścigów. Inauguracja sezonu odbędzie się na Fuji, gdzie w dniach 8 i 9 kwietnia odbędą się dwa wyścigi. 23 kwietnia kierowcy przeniosą się na znany z F1 tor Suzuka. 21 maja będzie miał miejsce wyścig na torze Autopolis. 18 czerwca kierowcy będą się ścigać na torze Sugo. 16 lipca kierowcy wrócą na tor Fuji. 20 sierpnia będzie miał miejsce wyścig na znanym z MotoGP torze Motegi. Finał sezonu odbędzie się na Suzuce, gdzie w dniach 28 i 29 października odbędą się dwa wyścigi. Od 2013 roku, to jest w czasach Super Formuły, kierowcy ścigają się wyłącznie na torach japońskich. Oprócz wspominanych już torów Suzuka, Fuji, Motegi, Sugo i Autopolis, kierowcy w latach 2015-2020 ścigali się na torze Okayama, na którym w latach 90. dwa razy odbyło się Grand Prix Pacyfiku Formuły 1. Z uwagi na sytuację pandemiczną Super Formuła nie może się ścigać w innych krajach azjatyckich. Ale czy to oznacza, że nigdy nie opuścili Japonię? Otóż nie, bowiem w 2004 roku, czyli za czasów Formuły Nippon, odbył się jeden wyścig na znanym z F1 torze Sepang w Malezji. Format wyścigów jest taki sam jak w Formule 1, czyli ustala się konkretną liczbę okrążeń na dany wyścig. Jest ich jednak mniej. Przykładowo, wyścig F1 na Suzuce składa się z 53 kółek, zaś wyścig Super Formuły z 31. Zarówno w Formule 1, jak i w Super Formule punkty za wyścig otrzymuje czołowa dziesiątka, z tym, że liczba zdobywanych oczek jest inna. Za zwycięstwo dostaje się 20 punktów, za drugie miejsce 15, za trzecie 11, za czwarte 8, za piąte 6, za szóste 5, za siódme 4, za ósme 3, za dziewiąte 2 i za dziesiąte 1. Ponadto punkty zdobywa również czołowa trójka kwalifikacji. Pierwszy 3, drugi 2, a trzeci 1. Format kwalifikacji jest dość specyficzny. W Q1 kierowcy dzieleni są na grupy A i B. Po 6 najszybszych kierowców awansuje do Q2. Ten, kto w drugiej części czasówki wykręci najlepszy czas, zgarnia 3 punkty i startuje z pole position. Drugi zawodnik Q2 startuje z drugiego pola i zgarnia 2 punkty. Trzeci zawodnik startuje z trzeciej pozycji oraz otrzymuje 1 punkt. W czasach Super Formuły, to jest od 2013 roku, przez 10 sezonów mieliśmy 6 różnych mistrzów. W 2013, 2018 i 2020 mistrzostwo zdobywał Naoki Yamamoto, który w 2019 roku na Suzuce wziął udział w piątkowym treningu F1 za sterami Toro Rosso. Yamamoto ściga się też w serii Super GT w klasie GT500, gdzie dwa razy był mistrzem. W 2014 roku Super Formułę wygrał Kazuki Nakajima, który w latach 2007-2009 był kierowcą Williamsa w F1.
Kibice kojarzą go głównie z faktu, iż podczas debiutu w Brazylii w roku 2007 potrącił mechaników, zaś podczas Grand Prix Australii 2008 wjechał w tył bolidu Roberta Kubicy. No właśnie, no a później ostatecznie z wyścigu wyeliminował cię nie kto inny, tylko Nakajima, który po prostu wjechał w tył twojego bolidu. No tak, niestety Nakajima chyba trochę przyspał, zgrupować całą grupę. No i on nadjechał i chyba sobie za późno przyhamował, no i mi wjechał w tył. Nakajima triumfował w japońskiej serii także w roku 2012, ale jeszcze pod nazwą Formuła Nippon. Największe sukcesy odnosił jednak w wyścigach długodystansowych. W sezonie 2018-2019 zdobył Mistrzostwo Świata WEC w klasie LMP1. Ponadto w latach 2018-2020 trzy razy z rzędu wygrywał 24-godzinny Le Mans. Pod koniec 2021 roku Kazuki zakończył karierę sportową. W 2015 i 2017 mistrzem superformuły został Hiroaki Ishiura. Po zakończeniu sezonu 2020 opuścił ją. Od 2006 roku ściga się w Super GT. W 2007 roku zdobył mistrzostwo klasy GT300. Obecnie ściga się w klasie GT500. W 2016 roku mistrzem superformuły był Yuji Kunimoto. Podobnie jak wspominany wcześniej Hiroaki Ishiura, startuje w Super GT. Nie udało mu się jednak stanąć na podium w klasyfikacji końcowej. Mistrzem superformuły w roku 2019 został jedyny kierowca spoza Japonii, Nowozelandczyk Nick Cassidy, który mimo swojej narodowości największe sukcesy odnosił właśnie w Japonii. Poza superformułą wygrał też japońską Formułę 3 w roku 2015 oraz klasę GT500 w serii Super GT w roku 2017. Sporadycznie startował też w serii DTM, gdzie wygrał dwa wyścigi. Od 2021 roku Cassidy jeździ w Formule E dla zespołu Envision. Ostatnie dwa sezony, to jest 2021 i 2022, wygrał Tomoki Nojiri, który podobnie jak większość mistrzów superformuły, jeździ w serii Super GT. Dwa razy był na koniec sezonu w top 3 w klasie GT500, ale nigdy tej serii nie wygrał. Jeśli bierzemy pod uwagę tylko okres superformuły, to najbardziej utytułowanym kierowcą jest mający trzy mistrzostwa Naoki Yamamoto. Jeżeli jednak pod uwagę bierzemy całą historię japońskich single-seaterów, to na pierwszym miejscu z sześcioma tytułami jest Kazuyoshi Oshino. Drugi z pięcioma mistrzostwami jest Satoru Nakajima, ojciec Kazukiego, a trzeci Satoshi Motoyama, który ma cztery tytuły. Naoki Yamamoto w tej klasyfikacji jest dopiero czwarty. Oto wszyscy mistrzowie. W zależności od wyboru zespołu, bolidy posiadają silniki Hondy lub Toyoty. Są to turbo doładowane silniki 2.0 V4. Dostawcą opon dla wszystkich zespołów jest znana z WTCC Yokohama. Przejdźmy teraz do składów zespołów, zaczynając od ekip Hondy. Team Mugen będą reprezentować aktualny mistrz Tomoki Nojiri oraz debiutant, znany z F2 i DTM Junior Red Bulla, Nowozelandczyk Liam Lawson. W Docomo Team Pandelion Racing będą jeździć znany z F2 Tadesuke Makino oraz inny debiutant Kakunoshin Ohta. Zespół Freewond Racing reprezentuje jeden kierowca, znany z F2 Nirei Fukuzumi. Dla Bimax Racing startować będą były tester McLarena i Zaubera w F1 Nobuharu Matsushita oraz kolejny debiutant pochodzący z RPA Brytyjczyk Raul Hyman. Dla TGM Grand Prix startować będą Toshiki Oyu oraz następny debiutant, były esportowiec Turek Chembo Lugbashi. Ostatnim zespołem Hondy jest TCS Nakajima Racing, którego barw będą bronić Naoki Yamamoto oraz były junior Red Bulla Ren Sato. Ekipy Toyoty to Kondo Racing, gdzie są Kenta Yamashita oraz debiutujący w superformule Kazuto Kotaka. Dla pochodzącego z Hongkongu Kidscom Team KCMG będą jeździć Yuji Kunimoto oraz były kierowca Toyoty Zaubera i Caterhama w F1 Kamui Kobayashi. Docomo Business Rookie wystawiło tylko jednego kierowcę, którym jest Kazuya Oshima. Dla Itochu NX Team Impul będą się ścigać Yuhi Sekiguchi oraz Ryo Hirakawa. W zespole Vantelin Team Toms będą jeździć Ritomo Miyata oraz Francuz Giuliano Alesi, syn Jana. Ostatnią ekipą Toyoty jest PMU Tsurumo, gdzie są Sena Sakaguchi oraz Shot Tsuboi. W czasach Superformuły tylko trzech kierowców awansowało z tej serii do F1.
Pierwszym z nich był André Lotterer, który co prawda zdobył tytuł za czasów formuły Nippon, ale jeździł też w czasach SF. Największe sukcesy odnosił w WEC. Raz był mistrzem świata i 3 razy wygrywał 24-godzinny Le Mans. W 2014 roku Niemiec jedyny raz w swojej karierze wziął udział w wyścigu F1, zastępując w Belgii Kamui'ego Kobayashiego. Do mety nie dojechał, ale w kwalifikacjach pokonał swojego kolegę z Caterhama, Szweda Markusa Eriksona. Drugim kierowcą, który z super formuły trafił do F1, jest Belg Stoffel Van Dorn. W 2016 roku zajął w niej 4. miejsce. Tuż przed startem sezonu jednorazowo w F1 zastąpił Hiszpana Fernando Alonso. Podczas debiutu w Bahrajnie był 10. Dzięki tym wynikom Van Dorn na 2 lata został etatowym kierowcą McLarena, ale dostał lanie od dziada Soviedo. Belg swoje powołanie odnalazł w Formule E, gdzie został mistrzem świata. Jako ostatni z SF do F1 trafił obecny kierowca Alpine, Pierre Gasly. Francuz w 2017 roku został wicemistrzem serii. Pod koniec tego samego roku został kierowcą Toro Rosso w F1, przy czym w USA nie pojawił się, gdyż poleciał na Suzukę walczyć o tytuł. Nic z tego nie wyszło, gdyż obydwa wyścigi odwołano. Przez Super Formułę przewinęli się też kierowcy mający sukcesy w innych seriach wyścigowych. W większości przypadków są to mistrzostwa Super GT. Są jednak wyjątki. Przykładowo, Ryo Hirakawa wygrywał 24-godzinny Le Mans i został mistrzem świata WEC. Zaś Hiszpan Alex Palou po zajęciu 3. miejsca w SF w sezonie 2019 poszedł do IndyCar, którą wygrał w roku 2021. W przeszłości z Japonii do F1 trafiało mnóstwo znanych kierowców. Byli nimi m.in. bracia Schumacher, Satoru Nakajima, który jeździł w Lotusie z Ayrtonem Senną, Aguri Suzuki, który jako pierwszy Japończyk zdobył podium w F1, wicemistrz świata F1 z roku 99, Brytyjczyk Eddie Irvine, czy też tragicznie zmarły w 94 roku na Imoli Austriak Roland Ratzenberger. Z tej serii do F1 trafili też ci, którzy nie powinni, a mianowicie Malezyjczyk Alex Jung oraz Japończyk Yuji Ide, któremu FIA zabrała superlicencję za niebezpieczną jazdę. Jeśli chodzi o superlicencję, to punktacja wygląda tak samo jak w przypadku serii Freka. Za mistrzostwo zdobywa się 25 punktów. Biorąc pod uwagę fakt, iż Super Formuła ściga się tylko w Japonii, jest to bardzo dużo. Zapleczem Formuły 1 jest Formuła 2. Zapleczem IndyCar jest seria Indy NXT, zaś zapleczem Super Formuły jest od 2020 roku seria Super Formula Lights. Większość startujących tam kierowców to Japończycy, a szczególną uwagę przykuwa mający 56 lat Ryuji Kumita, znany jako Dragon. W stawce na ten sezon jest 3 obcokrajowców znanych z Formuły 3. Hiszpan David Vidalesz, Brazylijczyk Igor Fraga oraz Włoch Enzo Trulli, syn Jarno. Mistrzami tej serii byli Ritomo Miata, Tepei Natori oraz Kazuto Kotaka. W SFL punktacja do superlicencji wygląda tak samo jak w seriach DTM czy Indy NXT. Według statystyk, Super Formuła to 2. najszybsza seria wyścigowa na świecie. Szybsza nawet od Formuły 2 oraz IndyCar. Na YouTube możemy znaleźć ciekawą symulację, z której wynika, że bolid F2 po 2 kółkach na torze w Barcelonie jest wolniejszy od bolidu Super Formuły o ponad 5 sekund. Podobnie jest też w przypadku IndyCar. A jak wypada ona na tle Formuły 1? W 2019 roku różnica czasów dających pole position na Suzuce wynosiła prawie 9 sekund. W roku 2022 było to niewiele ponad 7 sekund. Należy jednak pamiętać, że w latach 2019-2020 Super Formuła korzystała z takiego samego nadwozia o oznaczeniu SF19, które zbudowała włoska Dallara. Nowy bolid SF ma oznaczenie SF23, czyli takie samo jak bolid F1 Ferrari na rok 2023. Robert Kubica nigdy nie jeździł w serii Super Formuła i zanosi się na to, że nigdy do niej nie trafi, zwłaszcza że postawił na WEC. Nie oznacza to jednak, że nie było Polaka w japońskich single-seaterach. Był jeden, Jarosław Wierczuk. Jeździł tam w latach 2000-2001, czyli za czasów Formuły Nippon. Niestety, nie udało mu się wywalczyć choćby punktu. W 2000 roku jednak wyprzedził w klasyfikacji Alexa Younga, który później trafił do F1. Wierczuk również mógł się tam dostać, bowiem w 1995 roku testował bolid zespołu Forti. Do Formuły 1 ostatecznie się nie dostał, prawdopodobnie przez słabe czasy oraz za mały budżet. Reasumując,
Superformuła to specyficzna seria wyścigowa, w której ścigali się znani kierowcy. Nie jest jednak zbyt popularna przez to, że wyścigi rozgrywane są nie po całej Azji, lecz tylko i wyłącznie w Japonii. Mimo wszystko jednak warto ją śledzić. A jakie jest wasze zdanie na temat serii Superformuła? Piszcie w komentarzach. Na dziś to wszystko. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę, suba z dzwoneczkiem i udostępnienia materiału znajomym. Dzięki za uwagę i widzimy się wkrótce. Cześć!